Bezpieczeństwo żywnościowe było tematem zorganizowanej przez Wojciecha Komarzyńskiego konferencji prasowej. Kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przekazał także dawną pieczątkę Polskiego Stronnictwa Ludowego, znalezioną w agencji rządowej. Mamy zrealizowane 3 nabory dopłat do sprzedanych zbóż, kolejny rok z rzędu dopłaty do nawozów, mamy do materiału siewnego nabór realizowany, wypłacamy cały czas środki, skala wsparcia to już jest kilka miliardów złotych, szanowni państwo, bo chcemy obronić rynki rolne, chcemy obronić polskie rolnictwo. My jako kraj jesteśmy bezpieczni żywnościowo, na tym nam zależy, aby tak właśnie zostało. Warto dbać o polskiego rolnika, o tym, jak właśnie wykorzystuje się instytucje rolnicze w kampanii wyborczej, możemy się przekonać, udając do Izby Rolniczej. Politycy PSL-u wykorzystują, możemy zobaczyć, jak obwieszona jest dzisiaj Izba Rolnicza banerami właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni państwo, nie zgodzę się i proszę, aby właśnie wykorzystywać wszelki potencjał takich instytucji na korzyść rolnika, nie do budowania kampanii wyborczej, ale to jest, szanowni państwo, obraz, w jaki sposób Polskie Stronnictwo Ludowe wykorzystywało również agencje rządowe. Dzisiaj w agencjach rządowych nie ma polityki, natomiast chciałbym tutaj dzisiaj przekazać panu Antoniemu Konopce symbol, jak postępowali i jak traktowali agencje rządowe w czasie rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni państwo, takie oto rekwizyty do dzisiaj można w archiwach znaleźć. Nie wiem, co pieczątka Polskiego Stronnictwa Ludowego robiła w agencji rządowej. Szanowni państwo, nie ma miejsca na tego typu praktyki. Nigdy nie będą instytucje rządowe wykorzystywane do polityki. Polityka się kończy za drzwiami instytucji rządowej.